do faceta, do człowieka, który jest kandydatem do tego, by stać się mężczyzną. Drodzy panowie, chciałbym was przed czymś przestrzec. Chciałem was przestrzec przed zbyt dosłownym braniem słów kobiety. Jeżeli kobieta mówi do mężczyzny, chodźmy na spacer, to wcale nie chodzi o to, że ona ma ogromną potrzebę i ogromne pragnienie przebierania nogami, tylko tu chodzi o to, że ta kobieta potrzebuje emocji, które się wiążą ze spacerkiem, czyli tych emocji, że trzymasz tę kobietę pod rękę, pokazujesz innym ludziom, innym facetom, innym kobietom pokazujesz, że ona jest twoja, pokazujesz całemu światu, że ty jesteś gotów ją prowadzić po parku, że ty niesiesz jej torebeczkę. Ona wcale nie chce przebierać nogami. Jeżeli kobieta mówi, chodźmy na spacer, to normalny, przeciętny, standardowy facet gotów jest zaprosić ją na bieżnię, żeby sobie pochodziła. A to nie chodzi o to, żeby ona podreptała w miejscu, wprost przeciwnie. Jasne? To rozumiem, że to jest jasne. I dlatego uwaga. Teraz będzie uwaga, bo teraz będzie ważne. Jeżeli kobieta mówi, porozmawiaj ze mną, to wcale nie chodzi o to, że ta kobieta chce porozmawiać. To jest największy błąd, jeżeli facet w tym momencie tej kobiecie zaserwuje monolog lub jeszcze gorsze dialog. Wprost przeciwnie. Jeżeli kobieta mówi porozmawiaj ze mną, drodzy panowie, ostrzegam, to nie chodzi o to, żebyś ty wygłosił odę, żebyś ty walnął jakąś dłuższą przemowę, żebyś ty zaserwował jakiś monolog, a tym bardziej próbował wciągnąć ją na siłę w dyskusję na temat jakikolwiek. Jak kobieta mówi, porozmawiaj ze mną, to możesz być pewny, że kobiecie na pewno w tym momencie nie chodzi o rozmowę. I nie próbuj wtedy z kobietą rozmawiać. Ty masz tej kobiecie, jak kobieta mówi, porozmawiaj ze mną, to masz jej zaserwować. Co? Uczucia. Jasne? No, to ja idę porozmawiać.